Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę przedstawić stanowisko do uchwały Senatu z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Senat do uchwalonej przez Sejm ustawy z 10 maja 2013 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych przyjął 7 poprawek zawartych w drukach 1416 i 1454. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na posiedzeniu w dniu 12 czerwca bieżącego roku rozpatrzyła wprowadzone do ustawy poprawki i postanowiła poprawki od 1 do 4 głosować łącznie, uznając, że ich przyjęcie zapewni utrzymanie zgodności z zasadami dobrych praktyk redakcyjnych i legislacyjnych w proponowanych przez Senat zmianach i rekomendować Wysokiej Izbie ich przyjęcie. Poprawki 5, 6 i 7 po uwzględnieniu wątpliwości wyrażonych zarówno przez stronę rządową, jak również biuro legislacyjne co do celowości wprowadzenia proponowanych w uchwale zmian zapisów przez Senat, komisja rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie. Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował w przypadku poprawek 1 do 4 za ich przyjęciem. Równocześnie Klub Prawo i Sprawiedliwość wyraża poważne obawy, że brak jednoznaczności i precyzji w uzgodnieniu ostatecznych zapisów w ustawie, w szczególności w artykule 25, będzie głosował za odrzuceniem zarówno tej poprawki 5, jak również poprawek 6 i 7. Dziękuję.